Powtórz mi to jeszcze raz, bo sobie tego nie nagrałem. To znaczy, tak jakby nasze korzenie z Gardzińskich pochodziły z Mazowsza. Mhm. Już tam były zapiski w 1500 którymś roku, wiesz. I miejscowości wymieniane były Lubowic, Mszczonów i stamtąd pochodziły te nasze przody. Część zostało do Polski, a część przeprowadziło się do Galicji. W miejscowości Ulicko-Serdykiewicz, tak jakby, mieli ten majątek. Mhm. No tyle z tych spraw takich. A o tej mówiłeś, że na Wołyniu coś tam się stało. A no to na Wołyniu to właśnie część było tych z Gardzińskich, które zostały wymordowani bezpośrednio w rzezi wołyńskiej. Były takie zapiski. Gdzie to ci się udało znaleźć? Z tych właśnie geologii, gdzieś tam kurde z tych księg takich czytałem właśnie. Rymarze, nie rymarze, w tych księgach kiedyś. Aha. My tutaj stoimy przy grobie Wołynia. Po drugiej stronie grób księdza Kosarzeckiego, a tutaj takie upamiętnienie jego ojca, brata i kogo? Ojciec, brat i siostra. No szkoda, że nie ma daty urodzenia, bo on był proboszczem na Wołyniu. Najpierw. Tak, czytałem tak, niedawno. Tak. Był proboszczem na Wołyniu, tak. Właśnie we wsi, która później została cała tam w pień wycięta. No to ci mówię, że jest taki jeszcze przed wojną, jak dobrze pamiętam. No bo tak, bo on tutaj był od 45 do 55 roku. No szkoda, że daty urodzenia nie ma, bo... Ale jest jego data urodzenia, jak ci mówię, w tym linku. W tym linku, tak? Tak, trzeba by odszukać. No to jak gdybyś znalazł, to... Nie widzę problemu. To cię poproszę.